Jak technologie generowania głosu za pomocą AI prezentują i opowiadają historię? Myślę, że podstawowo zacznijmy od ludzi chociażby niewidomych, gdzie pewnie produkcja materiałów audio dla takich osób prawdopodobnie jest dużym kosztem i nie każdego wystawcę, muzeum na to stać, a wierzę, że dzięki kosztom sztucznej inteligencji, wyboru głosów i tego, że to jest dostępne praktycznie za jednym kliknięciem, to tak naprawdę każda wystawa, każde muzeum może dostosować wystawę dla niewidomych, taka bardzo podstawowa rzecz. A idąc dalej za technologią, myślę, że dubbing, tłumaczenie tego i lokalizowanie na wszystkie języki, jakie są dostępne w ramach usług Eleven Labs, to jest też klucz, bo okazuje się, że nasza wystawa, chociażby w Warszawie, może być dostępna potencjalnie w 30 językach, czyli automatycznie każdy turysta, czy osoba mieszkająca tutaj, będąca na stażu, cokolwiek, jest w stanie przyjść do muzeum i posłuchać tej wystawy. Być może to jest historia Polski, totalnie jakaś, którą jest tylko nam bliska Polakom, ale on może jako Hiszpan, Ekwadorczyk, Anglik, Niemiec, Szwajcar, Szwed, cokolwiek, w ramach jakich języków tam obsługujemy, posłuchać, zobaczyć, zrozumieć tą wystawę, a przede wszystkim być częścią tej historii również. Jaki wpływ mają oferowane przez Was technologie na rynek muzealny w Polsce? Czy polskie muzea są gotowe na tego typu technologie? W Polsce na pewno współpracowaliśmy już bezpośrednio w ramach współpracy właśnie z Zamkiem Królewskim w Warszawie, gdzie przygotowaliśmy klon głosu Władysława Hasiora na wystawę, która odbyła się w tym roku. W Polsce więcej współprac takich w ramach właśnie współpracy nie kojarzę. Na pewno wiele współprac mieliśmy za granicą. No i też jest cała też rzesza klientów tak zwanych self-service, którzy po prostu sami otwierają subskrypcje na naszej stronie i wykorzystują nasze narzędzia do wyprodukowania efektów dźwięku, dubbingu lektora do swoich wystaw czy muzeów. Bo to, co też dzisiaj mówiłem na prelekcji, że nie warto patrzeć tylko przez perspektywę wykorzystania naszych narzędzi w kontekście samych wystaw, czyli tym, że ona może być właśnie inkluzywna, dostępna, tłumaczona, ale samo to, że na przykład przekraczając próg wystawy czy muzeum, głos może nas przywitać, powiedzieć: cześć Kamil, fajnie, że jesteś, cześć Krysia, fajnie, że jesteś, cześć Marta, hi Tom. I to też jakby dają możliwości Eleven Labs, ponieważ też generujemy na żywo. Na czym polega generowanie głosu i autentyczność przekazu? Przede wszystkim warto zacząć od tego, co charakteryzuje, czy coś jest autentyczne, czy nie. Więc w kontekście generowania głosu i naszych narzędzi i modeli, na pewno im więcej materiału treningowego otrzymamy danej osoby, to taki materiał 8 godzin, jeśli jest materiałem treningowym, jesteśmy w stanie zreprodukować tą osobę, ten głos, tą postać praktycznie 1:1. Ale jeśli ten materiał treningowy, z czym też często się spotykamy, że klienci, osoby mające prawa albo sami się klonujący mają minutę swojego nagrania, 10 sekund, może wiadomość głosową, i są zdziwieni, że z tej wiadomości nie są w stanie z takiego krótkiego materiału treningowego wygenerować całego audiobooka. Więc jakby długość materiału treningowego ma tu bardzo dużą rolę, choć to, nad czym też pracujemy, to też ta możliwość, żeby niezależnie od długości próbki, czy też energii, jaką dany model ma, być w stanie być swego rodzaju reżyserem tego. Czyli załóżmy, jeśli ta próbka głosu to jest czytanie właśnie książki, o którym wspomniałem, ale jako ten director mode napiszemy, że to ma być wykrzyczane, to ten model to wykrzyczy, wykorzystując tembr, temperaturę, głos tej próbki. Więc myślę, że technologia cały czas się rozwija, wszystko jest przed nami i tak. Czy nowe technologie w muzeach przyciągają większą liczbę odwiedzających? Nie mamy liczby z muzeów czy wystaw, ale mamy liczby od twórców chociażby YouTube'owych, którzy byli znani w swoim kraju czy w swoim języku i spróbowali, czy w ramach współpracy, czy po prostu właśnie tego wspomnianej samoobsługi, czyli zrobienia sobie samemu dubbingu, zgłosili się do nas, czasami to zrobili i zaczęli reprodukować swoje treści na inne języki. Z angielskiego na portugalski, z portugalski może na niemiecki i tak dalej. To zauważają przy systematycznym publikowaniu materiałów właśnie tłumaczonych, robionych przez dubbing, nie przez takiego klasycznego lektora, jaki znamy w Polsce, tylko jednak zachowaniem emocji tego, że jeśli to jest YouTuber podróżujący po świecie i spotyka gdzieś tam na stepach innych ludzi, z nimi rozmawia, to te osoby są też przetłumaczone, zdubbingowane z emocjami, z tym charakterem, to przy systematycznym właśnie publikowaniu ci twórcy widzą ogromny wzrost widzów, followersów, tak zwał w świecie internetu, ale generalnie nagle ta treść jest dostępna na całym świecie, tak? Czyli potencjalnie właśnie wyobrażam sobie polskiego YouTubera,
który zwiedza wszystkie polskie muzea, robi z tego materiał, robi to po polsku, dobro naszej kultury i historii w 30 językach całemu światu na YouTubie.